Cześć, z tej strony Mati i witam Cię człowieku na dzisiejszym gotowaniu. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób zrobić przepyszną, słodką i delikatną chałkę. Jestem pewny, że ten prosty przepis sprawi, że będziesz ją robić bardzo często. Zaczynamy od kruszonki. Do mąki oraz cukru dodaj zimne masło. Na początku połącz składniki nożem, aby masło zbyt szybko się nie rozpuściło. Gdy składniki się połączą, ugniataj przez chwilę rękoma. Przełóż całość do miski i ugniataj jeszcze przez chwilę widelcem. Przykryj folią i schowaj kruszonkę do lodówki. Do dużej miski wybij jedno całe jajo i dwa żółtka. Dodaj cukier i ciepłe mleko o temperaturze około 45 stopni. Dorzuć drożdże i miękkie masło. Całość mieszaj do połączenia składników. Jeśli masło się nie rozpuści, wstaw miskę na chwilę na kąpiel wodną, ale nie przekraczaj 45 stopni, aby nie zrobiła się jajecznica. Aby ciasto miało przyjemny zapach, dodaj odrobinę naturalnego aromatu waniliowego i cukru wanilinowego. Przesyp przez sito mąkę i dodaj łyżeczkę soli. Wyrabiaj całość, aż dobrze się połączy. Na początku ciasto może trochę się kleić, ale podsyp blat mąką i wyrabiaj, aż ciasto będzie delikatne, ale nie będzie się przyklejać. Wrzuć kulę do miski, przykryj i odstaw na 45 minut do wyrośnięcia. Ciasto podziel na dwie części. Każdą z kul pokrój na trzy równe części i uformuj z nich wałki. Zaczynamy zawijać chałki. Połącz ze sobą końcówki trzech wałków i zawijaj ciasno w warkocz. Przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na 20 minut do ponownego wyrośnięcia. Aby chałki miały piękny brązowy kolor, rozmąć jajko z trzema łyżkami mleka i posmaruj wyrośnięte chałki z każdej strony. Na górę każdej chałki posyp wcześniej przygotowaną kruszonkę. Aby lepiej się trzymała, delikatnie ją przyduś do ciasta. Piecz chałki w temperaturze 180 stopni góra-dół, aż będą zarumienione. U mnie przez 20 minut. Voilà! Są to najlepsze chałki, jakie miałem okazję jeść. Spróbuj i przekonajcie się sami. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.